Dzień dobry. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale tyle rzeczy na mnie spadło. Urlopy, wyjazdy, wolne. Wiecie, zanim po tym urlopie wdrążyłam się z powrotem w ten tryb działania w domu. Oj, to było trudne. Tu po prostu zarosło wszystko. Od czasu w sumie urlopu mojego, to ja tu za dużo nawet nie zaglądałam. O, za to zagląda kto? Tosiek, Tosinko. Tosinko, siosio. No i znowu muszę ją zamknąć, bo mi nie da nagrać. I w ogóle nagrywam ten film po raz chyba trzeci, bo ja naprawdę próbowałam w urlopie wam coś nagrać, po urlopie wam coś nagrać, ale za każdym razem tylko nagrałam i nad tym się kończyło. No mówię, tutaj wszystko zarosło. Dioskorę opanowały antki. Rosną sobie, o. I tu, i tu, i jeszcze tam, i ziemiurka jakaś lata, no proszę, nawet to, nawet tutaj mamy to. Jestem zachwycona tym antkiem, Green Sol z Gigi. Nie wiem, czy będzie to widać, ale on ma obramówki takie bordowe. Ja nie wiem, czy to jest tylko ten jeden liść, czy tutaj też coś takiego się zapowie, okaże się. Pink Princeska. Ona jest ugnita, ja o tym wiem, ale ona rośnie, jej nie ruszam, niech żyje własnym życiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Tam jest welwetowa hybryda po wszystkich zmianach, bo nie wiem, czy ona będzie jeszcze żyła. Nieważne. Coś tu ciekawego było? Tutaj widzę, ktoś ma nowy liść. Tak, Chamberlain X ma nowy liść. No i fajnie, bo tak troszkę przymuliła ta roślinka. A tu jest dla mnie największe zaskoczenie, bo jak za każdym razem, teraz to widać, ale jak prędzej patrzyłam na tą roślinę, to wiecie co? Nie było widać, że wychodzi nowy liść. Bo on był taki, wiecie, tu skitrany za tym. No a że ten przykuwa uwagę, no to wiadomo. Więc nie dość, że w ogóle te liście są ogromne według mnie. Znaczy, jak dla mnie, to jest cud, że ta alokazja tutaj jeszcze żyje, bo u mnie alokazje wydają ostatnie tchnienie w momencie przekroczenia progu mojego domu. A Pink Princess nawet teraz widzę, że robi liść. Gratulacje, proszę pani, gratulacje. A ten Green Sol też. Wow, dobra. A więc wracając tutaj z moją pomocnicą, z Tosinką. Tosinka ma już 4 miesiące i jest bardzo zajmującym kotem. Krótko mówiąc. No, ale wracając do alokazji, więc tutaj proszę bardzo. Jak tutaj pięknie żyćko wygląda i jak ładnie zaczyna to być, bo i marmurek, bo ja się bałam po tym liście, że ona pójdzie w biel, ale nie. Czy coś jeszcze? Dioskorea, jakkolwiek ty nie jesteś Dioskoreą, kimkolwiek nie jesteś, o chyba tu się obumarło i nawet trochę, ona się zaczęła wspinać. Śliczna jest, nie wiem jak się nazywa, ale jest śliczna. Tam trochę pociachałam, ale to zaraz wam pokażę, bo naprawdę tam pociachałam te monstery. Tosia mi buszuje w drugiej witrynie, więc... O, zobaczcie to. Mówiłam, że opanowały, widzicie? Wiem, że prześwietla mocno, ale... Bardzo. Tu, tu, tu. Nie, po prostu nie. Tosiek, nie wolno tam. Ej! Nie. Nie dość, że tutaj nie wchodzisz, bo to jest zamknięte. Nie, proszę cię, cofnij się. O Jezu, jedną ręką to ja sobie nie poradzę. Nie chcę jej też... tak wiecie, no cofnij się. Oj, dziecko. Tutaj mamy tak, z Luxa Radicansa jest nowy liść i Pterodactyl Clary robi nowy liść i taki nawet zapowiada się całkiem fajny. Nowy liść jest też u Green Sol. Tak, Tosiek nie. Ale jesteś upierdliwym kotem. Jesteś bardzo upierdliwym kotem. O, jeszcze mnie ugryź. Oczywiście, proszę, proszę. Smacznego. Nie? Nie? Och ty, och. No, chcieliście trochę więcej kota, więc proszę bardzo, jest i kot. No i idź, nie przeszkadzaj. Opowiem ludziom, co tu jeszcze się zadziało. Regale robi nowy liść. W końcu mój brzydki regale może będzie ładniejszy. I tutaj z nowych liści to jest chyba tyle na dole. Baloanom przystopowało po cięciu i ukorzenianiu się. Tosia, nie atakuj mnie. Tak to się nie da pracować.
Dobra, skoczmy wyżej. A tutaj... kos z papi. Ten podłużny zrobił nowy liść. I ja mam świadomość tego, że tutaj to nagranie zawsze na tej półce wygląda tak, a nie inaczej. Doświetlać nie da się, ponieważ mój telefon się przegrzewa. Ale zamierzam wymienić telefon. Naprawdę. O, Delto. O, Delto, ty moja. Ty jesteś takim cudem. Ona była taka, wiecie, uciekająca przed światłem, bo ja, tak mi się wydaje, że ona uciekała tak przed światłem, bo tak bardzo, wiecie, wydłużała się i w bok i uciekała od lampy, więc... Cuda. Cudownie. Tutaj chyba nic więcej się nie dzieje, tam są... O, jak nie. Magnificum Sanda Nice robi liść. Nice. Magnis Bess zrobiło liścia i niestety zrobiło się coś takiego, ale to nie jest jedyny przypadek. I teraz nie wiem, czy to jest ta zmiana temperatur, bo trochę się zrobiło chłodniej w witrynach. Już wam mówię, 23,2 stopnie, więc no, spadek temperatury jest dość znaczny i chyba to jest tego jakby zasługa. Tam umierające, nawet tam nie zaglądam, tam to się po prostu wezmę, w końcu nadejdzie ten czas, że wezmę to i wyrzucę, po prostu nie chcę na to patrzeć. Tam jest Aos z krystalem i jakieś Clarinervium, jakaś hybryda, nawet nie chcę patrzeć. Co my tu mamy? Tu jest fajnie. Tu w ogóle jest fajnie, fajnie. Dog block z papilaminum varie. I on jest coraz większy i coraz fajniejszy. Teraz mi prześwietla w drugą stronę. O matko, albo za dużo słońca, albo za mało słońca. W sensie światła. Michelka robi, widzę, nowy liść. Ktoś tam w ogóle, ja już nie widzę, kto tam robi. Ktoś tam robi liść? Tak, ten kos. Nie, kto tam był? Tam był ten kos? Kto tam był? Kto tam rośnie? Halo, przepraszam, tam z tyłu, kto tam jest? Nie, Fort Sherman robi tam nowego liścia. O, tam. Mój zegarek, jaki piękny, po moim urlopie. Jest tak prysowany. Tu mamy nowe liście, to na pewno, bo tutaj widzę, że jest nowy liść, Papi i Dresslery X. Fajny ten kolor. Podoba mi się ten kolor. O, tu widzicie? Fajne. Tu nowe liście, bo tu widzę, że coś tutaj się dzieje. O, tu brudna doniczka. A tam z tyłu jest mój eksperyment, czyli te pocięte wszystkie Epipremnum Pidatum. Tutaj są jakieś... Aha, tak, widzicie. Monstery pocięte. One tam już sobie ruszyły ze wzrostem, bo to widać. O, tu i tam. Także tam się dzieje, tam rośnie, tam jest fajnie. Przepraszam, że tyle musieliście czekać na nowy film, ale jest. Jestem, melduję się, żyję, mam się dobrze. Powiedziałam, że dawałam ostatnio im dużo nawozu. Tak, zwiększyłam dawkę nawozową. Z jeden na ecemetrze dałam z jeden EC w sumie, o tak, nie na ecemetrze, ale wiemy, o co chodzi. Dałam zamiast 1, powiedzmy, 1,0, to dałam 1,5, więc podskoczyłam im srogo z nawozem. I to wszystko, chyba. Odezwę się za niedługo, mam nadzieję, do Was. No bo będą te nowe liście porozwijane, więc będę miała co pokazać, mam nadzieję, coś fajnego. Pewnie za 2-3 tygodnie się widzimy, ale no co, mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Jeżeli film podobał się, to wiadomo, zostawcie lajka. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i trzymajcie się, cześć, pa, pa!